Twoja telewizja. Mazowsze TV. Toczy się turniej nocny piłki nożnej organizowany przez Liceum Bronieckiego. Nasze nawet najśmielsze oczekiwania przerosły. Występuje, ograniczyliśmy do 14 zespołów, było ich więcej, ale i tak wiemy, że turniej zakończy się grubo, grubo po północy. Poziom oczywiście jest bardzo różny, czyli są zespoły bardzo dobre i te, które początkują, ale dla nas najważniejsze jest oczywiście uczestnictwo, krzepienie kultury fizycznej. Jeżeli chodzi o dzisiejszy turniej, to jest taki jakby jeden z fragmentów tego, co robimy, czyli organizujemy turnieje w ramach tak zwanej Ligi o Puchar Burmistrza Błonia. Czyli wiadomo, że każda forma ruchu jest świetna. Młodzież aktualnie unika zajęć wychowania fizycznego, czyli takie formy, jak tutaj mamy, to jest po prostu reakcja na tych osoby, które chcą jeszcze dodatkowo się poruszać. Nie bierzemy pod uwagę tylko zdolności sportowych, głównie kładziemy nacisk na naukę, ale dla nas to jest ważne. Także sponsorem jest i liceum, i gmina Błonie, miasto Błonie. Come on, 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 come on
jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata w Brazylii, jestem zaskoczony wysokim poziomem. Szkoda, że naszej drużyny tam nie ma reprezentacji, ale mam nadzieję, że w kolejnych już będziemy. Twoja telewizja. Mazowsze TV.